Tytuł kursu: elementy oferty reklamowej. Moduł: projektowanie strategii marketingowej i jej rola w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Temat: strategia promocji. Promocja to środki, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej działalności. Chciałbym omówić poszczególne elementy promocji przedsiębiorstwa oraz jego produktów. Promocja wpływa na szybkość sprzedaży, ma znaczenie przy tworzeniu oraz utrwalania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Działalność promocyjna ma informować o ofercie, wpływać na kształtowanie opinii klientów o przedsiębiorstwie, kreować potrzeby w celu dostosowania podaży do popytu. Reklama to każda płatna forma przedstawiania produktów lub usług przez danego nadawcę. Przedsiębiorstwo posługuje się reklamą w celu poinformowania klientów o aktualnej ofercie, a także zachęcenia do skorzystania z tej oferty. Sprzedaż osobista to bezpośrednia prezentacja towaru lub usługi przed klientem w celu dokonania sprzedaży. Promocja sprzedaży to zachęcenie do zakupu produktu w danym momencie. Zaliczamy tu obniżki cen, prezenty okolicznościowe i tym podobne. Public Relations to komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Celem jest przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie pozytywnego zainteresowania przedsiębiorstwem. Promotion Mix to określenie, w jaki sposób wykorzystać dane elementy strategii promocji. Do strategii reklamowej zaliczyć możemy także marketing bezpośredni, opakowanie, a także umieszczenie produktów na półkach sklepowych. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.